Cześć, witajcie w 201. odcinku podcastu Inside Baseball z Warszawy i Wrocławia. Mówią do was Mateusz Żarkowski, wielki inicjator. I Konrad Okoński na nowej drodze życia. A w dzisiejszym odcinku rozkminy. Aha, ja mówię, wziąłem ślub. Druga strona medalu, a także newsy. Pandy nie lubią podglądaczy. Pociąg pociąg do bohaterstwa. Borderlands Science. Królowa każdego z nas. Not safe for work from home. I got stuff to do. Cooking Mama, Blockchain i Kobe Bryant. To będzie news. Oraz kącik robotyczny. Szybka piłka, piłka w trybuny i piłka show after. Uff, wow. No, stary. Dużo się działo. Dużo się działo, Konrad. Dużo się działo. Zeszły tydzień to było istne szaleństwo, na końcu którego wziąłem ślub jeszcze. Byłeś na moim ślubie. Jak to? Zdarzyło mi się. Przypadkiem wyszedłem. Zrobiliśmy ślub, który streamowaliśmy w internecie. Tak jakby, wiesz... No, czy ty wiesz, ty byłeś, nasi słuchacze mogą nie wiedzieć, ale spotkaliśmy się w mieście z Moniką, mieliśmy ze sobą dwie osoby robiące fotki, pojechaliśmy pod urząd zmiany stanu cywilnego na deskorolkach. Wzięliśmy ślub w 15 minut z bardzo zakłopotaną panią z takim wielkim łańcuchem, która była, wiesz... Raperem. My byliśmy tak strasznie zajarani, że robimy taki dziwny ślub w internecie, a ona była taka zakłopotana, że jest taki niecodzienny i nie mogliśmy przynieść więcej osób. No, wygląda na to, że jak na osobę, która nie chciała robić jakby ślubów dla rodziny, dla znajomych, dla nikogo, to I did my hat. Well played, sir. Well played. Shame so many people had to die for me. And are still dying. Ale z pozytywnych rzeczy. Zacząłem nową drogę życia i muszę przyznać, muszę wam powiedzieć, zdradzić wam, że po 9 latach mieszkania razem z moją wybranką, jakby nowa droga życia nie różni się od starej drogi życia. Myślałem, że nowa droga życia to książka, którą zacząłeś czytać, że zmieniłeś temat tak szybko. A nie, to nowa droga życia to jest też ten, malowanie figurek. Kupiliśmy figurki miesiąc czy dwa miesiące temu i dzisiaj, wczoraj je skleiłem i dzisiaj je zagruntowane, są pomalowane. Ale malujecie je razem czy osobno, bo nie zrozumiałem. Będziemy malować je razem, ponieważ jesteśmy razem na nowej drodze życia. Ale ty gruntowałeś, kupiłeś i tak dalej. Okońska manufaktura. Nie, byliśmy razem kupić te figurki. Monika jest zajarana. Monika dostała na urodziny farby. What? Także będziemy malować jej farbami, wyobraź sobie. O kurwa. Ej, nasi słuchacze, jako że gadaliśmy o figurkach przed podcastem, to słuchacze podsyłają mi zdjęcia figurek, które mają w domu. I jest taka laska, która jest w mechu, ale mimo tego ma majtki na wierzchu. Tylko w Japonii, stary. Naprawdę potrzebuję zrobić ten podcast o Japonii. To jest mój imperatyw trochę. Co u ciebie tymczasem? Co ty robiłeś przez ten tydzień, co? Co ty osiągnąłeś w swoim życiu? Powiem tak, pamiętasz jak spotykaliśmy się i mieszkaliśmy razem i mieliśmy stare PlayStation, na którym był Tekken? Tak. Nie, mieliśmy Tekkena? Mieliśmy Tekkena, nie, tak, sorry, to Soul Calibura chyba. Mieliśmy Soul Calibura, tak, na Xboxie Kuby. I tak, i tam był taki, nie, to był PlayStation chyba. Mieliśmy PlayStation 2 na pewno. Tak, na którym graliśmy w Guitar Hero. Tak. Tak, i graliśmy w tego Soul Calibura i tam była taka postać Maxi King. I zawsze jak tak on się nazywał Maxi bodajże. I zawsze jak ja nim grałem, to się strasznie wkurwiałeś, kiedy mówiłem Maxi King. To w tym tygodniu ten tydzień upłynął pod nazwą Tiger King. Wkręciliśmy się strasznie w to. Masakra. I zobaczyliście całość? My dopiero zobaczyliśmy dwa odcinki. Całość. Widzę, no, że... nie mogliśmy się powstrzymać. Wciągnęliście jak pociąg, się. Który się wykoleja i nie możesz patrzeć. Zobaczyliśmy całość, stary. Ale tak naraz? Nie, ale po jeden odcinek dziennie.
Także jak nam poleciłeś w piątek, tak dzisiaj jesteśmy po całym sezonie. I jak wrażenia w tym teraz. Cała moja firma o tym gada w ogóle. Wszyscy mają virtual background w tle z Joe Exotic z Tygrysem. To brzmi dobrze. Wszyscy mówią do siebie that bitch Carl Jenkins. Pilot Pierce Tiger King jest serialem dokumentalnym na Netflixie. Musisz zobaczyć chociaż zwiastun, żeby wiedzieć, w co byś się patrzył. Carol Baskins. That bitch Carol Baskins. Jest, ja mam, ja nie wiem, ja trochę utknąłem, bo mam z tyłu głowy takie poczucie stop making stupid people famous i to mnie trochę przyblokowuje przed oglądaniem dalej. Nie, stary, nie, to jest coś niesamowitego, nie? A czuję, że nawet nie weszliśmy w najgorsze rzeczy, bo nawet nie, wiesz, nie zostało ruszone nie, za bardzo. Nie, stary, dwa pierwsze odcinki są najbardziej lightowe, najweselsze. Potem zaczyna się to jeszcze bardziej wykolejać. To jest odjechany motyw. Szkoda, że nie widziałeś, bo chciałem z tobą o tym pogadać trochę. No, postaram się nadrobić to do przyszłego tygodnia, ale my też zaczęliśmy coś, co polecałeś. Coś, co polecałeś mi od tak wiesz, od kiedy, nie wiem, od kiedy mamuty Tak. I miałem dobre, a co, zostawimy to na aftershow, czy chcemy pogadać o tym teraz? Czy zaczynamy dzisiaj od aftershow, nowa droga zaczynamy życia. Zaczynamy od aftershow, od polecanek, a co? Kojarzycie ten dział podcastu, który jest na koniec, żeby ludzie, którzy nie chcą go słuchać, mogli go po prostu wyłączyć? To teraz zaczynamy od niego, skurwysyny. Zaczęliśmy Community. I pierwsze, co nas uderzyło bardzo pozytywnie w Community, to jest to, że to jest ten serial, który mi polecaliście, w którym gra Childish Gambino. Tak. Ja myślałem, że 30 Rock, także cieszę się bardzo, że oglądam serial z moim ulubionym czarnuchem. Nie, w tym jest Tracy Jordan. Tak, no właśnie inny koleś chyba. Ale Community jest niezłe i ktoś mi powiedział, żeby obejrzeć kilka odcinków jak najszybciej, bo on się tak jakby rozkręca się we swoją prawidłową formę. I faktycznie tak jest, stary. Już po kilku odcinkach masz wrażenie, że oglądasz serial animowany. Każda postać jest taką postacią, jak wyciągnięta z jakiegoś serialu animowanego. Jest super. Jest fajnie. No mi się wydaje, że Harmon ma bardzo mocną wizję tego, jak te postacie wyglądają i nie boi się tworzyć ich trochę bardziej odjechanych. Tak. I potem robi interakcje pomiędzy tymi postaciami. Tak, bardzo je przerysowuje, ale dzięki temu każda interakcja jest humorystyczna, nawet te najprostsze. Nie? Nawet te najprostsze zderzenia różnych charakterów są śmieszne. Także no, tak, to prawda, potrafi. Dobrze. No i potrafi przez jakby zderzyć każdy charakter z każdym. Mhm. Co jest w ogóle ciekawe, że w śmieszny sposób, co mi się wydaje, że jest dosyć trudne. Mhm. I co? I czasami mam wrażenie, że serial jest jakby z poprzedniej epoki, a czasami mam wrażenie, że jest z naszej epoki, jest taki okrakiem stojący trochę, mam wrażenie. Chciałbym to jakiś przykład przytoczyć, ale teraz nic mi nie przychodzi do głowy. On się bardzo dobrze zestarzał, mi się wydaje, po prostu. No właśnie, ale on nie jest jakiś super stary, on jest z 2009 roku chyba? Pierwszy sezon? Bo wydaje mi się, ale że mówię, 2009. Tak, ale zestarzał się pod względem nawiązań do filmów, bo tam Abed jest mocnym kinomaniakiem, tak. I robi nawiązania do filmów i do seriali. Na przykład był taki serial The Cape. nie słyszałem. No to będzie później. Był taki serial The Cape i Abed był zajarany The Cape. Kolesiem, który jest superbohaterem, który walczy płaszczem. Dlatego nazywa się The Cape. I główna tam, znaczy i rozmowa między nimi wygląda w ten sposób, że Jeff mówi, ten serial zostanie zdjęty anteny po pilocie, po dwóch odcinkach. A Abed wychodzi, zarzuca na siebie płaszcz i mówi, six seasons on a movie! Ej, nie, ale to, co bardzo, bardzo jeszcze lubię, to jest... Na koniec prawie każdego odcinka jest jeszcze taki mini sketch, gdzie najczęściej Abed i... Ach, jak się nazywa postać tego? Gambino. David? Nie. Czarna postać, jak się nazywa? Zapomniałem już. Jestem wzorowy. W każdym razie oni są takimi dobrymi kumplami i na koniec każdego odcinka mają jakąś taką scenkę, gdzie albo beatboxują, albo tańczą, albo przedrzeźniają ludzi. Mają taką troszeczkę scenę, która czasami jest
masz wrażenie, że to by się nie wydarzyło naprawdę i nie wiesz, czy powinieneś to traktować jako kanoniczne, czy nie, ale to nie jest w sumie istotne, bo jest zawsze zajebista. Także duże kciuki w górę, jeśli chodzi o community. Ale Dave ma fajną figurkę 2B z tego, z Nier Automaty. Dużo figurek z Nier Automaty. O, ma duża rozdzielczość. O nie, to jest taka poruchoma. Dobra, nieważne, nic nie było, nie było tematu. Dobra. Mam jeszcze jedną rzecz do aftershow, ale o tym powiemy już kompletnie na końcu, bo nie ma sensu mówić o tym teraz, bo to reklama jakiejś firmy, więc jako, że nie zapłacili, to będą na koniec, co na to. Aha. Dobra, w takim razie ten. Newsy! Pandy się ruchają, Mateusz. Pandy się ruchają. Pandy nie lubią podglądaczy. Najważniejszy news. Tak, najbardziej pozytywny news. Zoo, które próbowało zmusić dwie pandy, żeby posunęły się przez 10 lat, teraz wreszcie odnotowało pierwszy przypadek. To się zdarzyło w momencie, kiedy zostało zamknięte. Co każe nam zacząć się zastanawiać, czy pandy może po prostu potrzebują, wiesz, tak minimum prywatności, żeby wsunąć się jedna w drugą. Tak, to wygląda na to, że po prostu wystarczyło je zamknąć na dwa miesiące. Na marzec i na kwiecień. Tak, i wtedy jedna z tych pand zaczęła bawić się więcej w wodzie, a druga zaczęła zostawiać, wiesz, swój zapach na różnych elementach swojego otoczenia. Mów dalej, tak. Mów dalej, nie przestawaj. I w ten sposób zaczęły się te zaloty i pandy, wiesz, zaczęły spotykać się bardziej... W sensie nie wiem, jak wiesz, czy podglądają dalej te pandy, więc wiedzą. Może mają kamery. Mają kamery. Nie wiadomo jeszcze, czy można spodziewać się małych pand, ale wiadomo, że wiesz, jest jakby powód do... Aha, to się w ogóle wydarzyło w Hongkongu. To jest zoo w Hongkongu. Nie wiem, czy są w ogóle pandy w innych miejscach na świecie, czy w Chiny wypuszczają te zwierzęta od siebie? Chyba tak? Ocean Park in Hong Kong. Także gratulacje. Gratulacje dla tych dużych misiów. Nie mamy tu dużo więcej informacji tutaj. Ale wiesz, cieszymy się. Jest napisane tylko gestation period for giant panda ranges between 72 and 324 days. Co? Gestation period to jest okres lęgowy, tak. Czyli ile, tak mi się wydaje, nie? Czyli ile czasu wyrasta. No to strasznie dużo, w sensie duża różnica. Tak, ale może panda po prostu od wychodzi, dwóch miesięcy do roku. Panda jest jak blizzard, w sensie dziecko wychodzi, kiedy czuje, że jest gotowe. Musi mieć, wiesz, kiedy ma ochotę trochę. To się chwali. Wiesz, że nie będzie niedorobione. Pandy zawsze były, wiesz, szły na jakość, nie na ilość. It's pandemic. Dave mówi, że wszystkie pandy, które są poza Chinami, są wypożyczone od Chin. Ale wypożyczone w sensie, że Chiny mówią, no, wypożyczyliśmy wam, ale tak naprawdę to wiesz, to ktoś po prostu ma tą pandę? Czy to jest bardziej kwestia wizerunku, czy to jest faktyczna kwestia? A że co? Czy to jest kwestia wizerunkowa, że Chiny tak mówią, czy to jest kwestia tego, że Chiny, jeśli powiedzą, wracają do nas wszystkie pandy, to wszyscy muszą oddać pandy? Wydaje mi się, że chodzi mi o to, że formalnie właścicielem tych pand jest kraj, tak. A nie człowiek. I to jest jakimś takim obejściem. Że powiedzmy, że na tych ludziach nie spoczywa też żaden obowiązek, nie? Nie mogą ich sprzedać dalej. Aha, no ciekawe. To jest takie jak wszystkie łabędzie w Anglii należą do królowej? Trochę coś takiego, tak mi się wydaje, że to jest trochę coś takiego. Fajnie, jakby wszystkie łabędzie na całym świecie należały do królowej. W Wielkiej Brytanii. I królowa wypowiada w ten sposób, wypokolonizuje kraje. Mówi, tam są moje łabędzie.
Tak, i mają specjalną taką, wiesz, jest międzynarodowa policja, która odpowiada bezpośrednio przed królową, która ściga wyłącznie przestępstwa wobec łabędzi, bo jest to znieważenie majestatu Królestwa Wielkiej Brytanii. Chciałbym zobaczyć taki serial, to byłby zajebisty serial, stary. Taka ekipa jak w Mission Impossible, ale tylko tropią ludzi, którzy męczą łabędzie na świecie. Mają, wiesz, podsłuchy, mają dostęp do kamer na plażach. To by się mocno znudziło. Nie, no. Sześć sezonów i film, stary. No właśnie, próbowałeś tego serialu Children's Hospital na Netflixie. On się nazywa Medical Police. Widziałem cały. Widziałeś cały? On jest po 10 odcinek, po 10 minut ma odcinek, stary. Oglądałem go, nie wiem, w pracy w trakcie, jakby pomiędzy wszystkim, do jedzenia. No i co myślałeś? Bardzo szybko go... Nic nie myślałem, stary. To nie jest serial do myślenia. Serial do oglądania. Trochę tak. Ja byłem trochę rozczarowany. On, no to co ty powiedziałeś, że to są po prostu słabsza wersja tego, żarty są trochę słabsze. No są grzeczniejsze, ale po prostu. Tak, ale mimo to jest śmieszny. No bawiłem się całkiem dobrze, te żarty są okej. Ja lubię bardzo humor Alana Gabroni, który tam się pojawia. Mhm. Tak. Nie, no ja też. Ale tak mi... I nie widziałem nic nowego w takim stylu, więc... No dobra, coś w tym jest. Niech będzie. Powiem ci, że na przykład z kolei widziałem... jakby w wolnym czasie zacząłem też słuchać w tle do pracy White as Kids You Know z powrotem. I to jest niesamowite w ogóle, jak się to zestarzało bądź nie. Zestarzało bądź nie. Wytłumacz się. No, masz coś takiego, że to jest coś, co oglądałeś, jak byłeś trochę dzieciakiem i brechtałeś trochę ze wszystkiego. Teraz jak na to patrzysz, dużo z tych żartów jest trochę taka dziecinna i nieśmieszna, ale pamiętasz, jak się dobrze bawiłeś, będąc dzieckiem, będąc młody, słuchając tego, więc... Więc trochę tak mówisz, naprawdę się z tego śmiałem, a potem mówisz, naprawdę się z tego śmiałem. Było naprawdę śmieszne wtedy. Nie, mi się bardzo podobało. Naprawdę... Po części nostalgia cię bawi. Rozumiem to chyba. Muszę sobie zobaczyć trochę starych rzeczy. A są one jeszcze na YouTubie? To jest jakby dostępne? Tak, są wszystkie na YouTubie razem z komentarzami nawet. No co ty? A i to brzmi fajnie. To muszę sobie zobaczyć. To nie jest tak, że to są dobre komentarze. W sensie, ale komentarze takie, że oni nagrali komentarze do tego? Tak. Pilot Pierce mówi, nie wszystkie, Kid Beer wyjebali, tak jakby był na bieżąco z wydarzeniami w tym temacie. Nie, jest Kid Beer. A nie, a może nie ma? Baby na pewno Beer. Na pewno był Grapist. Grapist. Tentacle Grape. Dobra. Dobra, idziemy dalej. Pociąg do bohaterstwa. To jest news z zeszłego tygodnia, Mateusz. Które zignorowałem w zeszłym tygodniu. Ponieważ nie mogłem zrozumieć... Jesteś ignorantem. Nie mogłem zrozumieć, o co chodzi. A teraz już rozumiem. Opowiadaj. W Los Angeles do portu przy Statule Wolności wpłynął taki gigantyczny statek z wielkim, wielki biały statek wojskowy z wielkim czerwonym krzyżem. To był mobilny szpital, który zawiera 1000 łóżek i miał pomóc z walką z wirusem. Ale w porcie jeden z maszynistów lokomotyw, wiesz, portowych takich, co wypakowują rzeczy ze statków, zobaczył ten statek i stwierdził, że to jest część rządowego spisku, który ma przejąć władzę w kraju. Także postanowił, że to jest jego moment. On powiedział nawet w wywiadzie, dostajesz taką szansę tylko raz, cały świat patrzy, musiałem to zrobić. Więc odpalił swoją lokomotywę, rozpędził ją w stronę statku i przepierdolił się przez wszystkie takie betonowe bariery i przez dwa parkingi, aż lokomotywa, wiesz, stanęła w statku w jakieś 200 statek lokomotywą. I zawiódł. Został aresztowany przez drogówkę. Grozi mu 20 lat więzienia, wyobraź sobie. Ale co gdyby mu się udało i co gdyby miał rację? Co wtedy, Mateusz? Byłby film, nakręcilibyśmy film o tym człowieku. Wyobrażasz sobie?
Ale jak bardzo absurdalna jest cała ta wiadomość? To pierwsze pytanie. I drugie pytanie, czy jest bardziej absurdalna niż to, co powiem ci za chwilę? Ponieważ to nie jest jedyny człowiek, który został owładnięty, jak to się nazywa, teorią spiskową. W Anglii ludzie podpalają wieże telefoniczne. Takie wieże, które wysyłają sygnał 5G. Ja podoba mi się. Nie wiedziałem, że 5G już jest dostępne. Ja myślę, ja mam tylko 5G w routerze. Tak, muszę go spalić. To jest chyba nie! Wszyscy zaraz przyjdą do mnie. Poszła fama, że sygnał 5G może tak jakby być, może być przyczyną rozprzestrzeniania się wirusa. Zignorowane zostały fakty takie jak na przykład, że Japonia nie ma jeszcze 5G, ale ma już wirusa. I w Anglii ludzie podpalają wieże telefoniczne, które rozprzestrzeniają sygnały. Mogłeś widzieć memy, gdzie koleś idzie podpalić wieżę, a potem dziwi się, że nie ma internetu w telefonie. Bo wiesz o tym, że taka wieża nie wysyła tylko sygnału 5G, ona ma nadajniki do wszystkich rodzajów G. Tak. Ma dużo G. Ma dużo G. Czy to nie jest... jakby... Problem jest taki, że 5G jest jakby... Ono jest pochłaniane, ono jest bardzo słabe, nie? Nie przechodzi przez ściany chyba nawet. Może. Czy to nie jest tak, że każdy lepszy sygnał jest jakby gorszy? Kurwa. Nie, no generalnie jest niestabilny bardziej, bo chodzi o częstotliwość, nie? Jeżeli zwiększysz częstotliwość, no to zmniejszasz długość fali, no i one wtedy są... Nie, one wtedy we wszystkim będą jakby umierać, nie? Mhm. W normalnych rzeczach. Bo będą pochłaniane przez wszystko, więc ja z tego co rozumiem, no to 5G jest ten, ale ja nie wiem czym się różni 5G Wi-Fi, a 5G komórkowe powiedzmy. Może jest to ta sama długość fali? Ja nie wiem, czy to nie jest po prostu 5G w sensie piąta generacja i nazywa się tak kilka różnych rzeczy. Potrzebujemy jakiegoś 20-latka, który nam wytłumaczy. Ja czytam trochę o tym teraz, ale chyba nie chcę się tak mocno w to zagłębiać. I would tell you, but I don't care. Możemy jechać dalej. Ta kolejna rzecz jest dosyć śmieszna. Słyszałeś o Borderlands Science? Nie. Co to jest? Jest taka gra komputerowa, na którą czekało dosłownie dziesiątki osób, stary. Borderlands 3. I grało w nią przynajmniej 10 osób, z tego co widziałem. I w Borderlands 3 razem z nowym patchem został umieszczony projekt Borderlands Science, gdzie możesz zdobywać różne rzeczy w grze, grając w taką minigierkę. I minigierka jest taką prostą łamigłówką blokową, bazowaną na strands of DNA, to są... strands, to są... struny? Nie. Nici. Na niciach DNA. I kiedy rozwiązujesz te łamigłówki, pomagasz... pomagasz porównywać mikroby, które są zawarte w... Jakie mikroby? Mikroby w DNA? W każdym razie, projekt jest wykorzystywany do tego, żeby pomóc w badaniach nad mapowaniem DNA w brzuchu? W jaki rozumiem? Sposób? Czekaj, no próbowałem to zrozumieć. Jest jakaś część tego badania, która jest ciężka do zrobienia przez komputery i kiedy dasz to, wiesz, dużej ilości osób, żeby to robili, to oni mogą w tym pomóc. I to jest właśnie zaimplementowane w grze. Nie rozumiem za bardzo, w jaki sposób gra ocenia, czy zrobiłeś to dobrze. Ale jeśli tak jakby chcesz przyczynić się do dobrego celu naukowego, nie chcesz dawać swojej mocy obliczeniowej na folding białek, ale masz Borderlands 3, to jest to jeden ze sposobów, w których możesz pomóc sobie w grze i w badaniach, najwyraźniej. Czekaj, czyli oni biorą te DNA, zamienili to na gierkę i teraz ludzie rozgrają w tą gierkę po prostu.
Tak, to oni piszą tutaj: It exists in part because computers aren't perfect at organizing this data and make lots of small mistakes that can corrupt subsequent analysis. Ale ta gierka, którą grasz, pomaga... pokolorowane bloki reprezentują różne nukleotydy, które pojawiają się na siatce. I ruszając je w ich kolumnach, próbujesz zorganizować je we właściwe rzędy. Nie zawsze jest to możliwe, żeby zrobić to wszystko poprawnie, ponieważ wiesz, to jest to jakby wykonujesz pracę, która jest potrzebna przy badaniu, a nie grasz w grę, która została stworzona, żebyś mógł wygrać. Ale praca nad tym i tak pomaga w znalezieniu jakichś błędów w tej analizie zrobionej przez komputer wcześniej. Także jeśli ktoś jest zainteresowany, to wygooglajcie sobie Borderlands Science, na pewno znajdziecie o tym informację. Jeśli macie grę, a nie wiem, ja nie mam tej gry, nie grałem w Borderlands 3, nie jestem za bardzo zainteresowany. Ale to byłaby fajna gra, żeby zagrać sobie na streamie. Pamiętasz, jak graliśmy w jedynkę na LANie? Jest. Próbowałem tyle razy zagrać w dwójkę po sieci z ludźmi i jakoś nie mogłem polubić dwójki. Ja nie wiem, co się stało z tym. Dwójkę. Ja na razie wsiąkłem w Vermintide. No właśnie wiem, mało graliśmy razem na razie. Ja już to pograłem dużo. Grałem dużo, no. Ja wiesz, ja tak, mnie cały czas miota z powrotem do Dark Soulsów trójki, a... Właśnie, a propos gier, to zrobimy taki mały off-top. Wiesz, że wyszedł w tym momencie dzisiaj Final Fantasy Remake. What? Final Fantasy VII Remake wyszedł dzisiaj i wszystkie recenzje, które słyszałem, mówią, że gra jest fenomenalna. Także fragmenty, które widziałem, są niezłe. To jest na PC czy na... To jest na... Ej, w sumie to nie wiem, na co wyszło. Fantasy Remake... Na pewno wyszło na PS4 na 100%. Sorry, tylko PlayStation 4 na razie. To w takim razie nieważne, nie słuchaj mnie. Jest ciekawe, możesz zobaczyć przynajmniej filmiki, bo wprowadzili sporo zmian do samego systemu grania, które są dosyć ciekawe. Jest to coś pomiędzy real-time'em a turowym systemem. I jest w tym dużo więcej akcji i przemieszczania się w trakcie walki, a mimo wszystko jakby pozostaje ten bazowy system pod spodem. Ale warto sobie zobaczyć, może ci się spodobać. I może, wiesz, zachęci cię do PS4 kiedyś, która moim zdaniem jest warta swoich pieniędzy. Ha. Przynajmniej, wiesz, z powodu Bloodborne'a. Nie wierzę. Dobra, mówiliśmy o królowej z Wielkiej Brytanii. Królowa każdego z nas, Mateusz. To mogło cię to dosiąc z powodu memów. Królowa wygłosiła przemówienie do narodu i wygłosiła je w perfekcyjnie doświetlonej zielonej sukni, która jest stworzona do tego, żeby namówić na nią rzeczy. Tak myślałem. Także jeśli chcesz zobaczyć królową w mundurze Star Trekowym, albo z wideo Queenów grającym na jej klacie, albo z Korgim liżącym loda. Najlepszą rzecz, jaką ja widziałem, to koleś napisał: poproszę księcia Harego i Prince'a, którzy walczą o to, kto jest prawdziwym księciem, a w tyle walczy królowa z zespołem Queen. O to samo. To było jeszcze lepsze, bo to było księcia Harego z Prince'em, którzy walczą o to, kto jest bardziej artystą znanym wcześniej jako Prince, bo Prince kiedyś zmienił swoje imię na artist formerly known as Prince. No trzeba przyznać, że jesteśmy w dobrej erze memów. A ja, o właśnie, tutaj ci coś powiem. Ty znasz Nightingale'a, nie? A książę Harry jest też artystą, który był znany wcześniej jako książę? Tak, bo on przecież... To jest ten, który jest poślubiony tej aktorce, nie? To jest mąż tej aktorki. Oni... mieliśmy o tym jakiś czas temu chyba newsa, że oni postanowili odciąć się trochę od rodziny królewskiej i zmienili trochę swoją zależność od rodziny królewskiej. Wyprowadzili się gdzieś i zmienili zasady interakcji z dziennikarzami.
Bo wiesz, jest bardzo konkretnie ustalone zasady interakcji z dziennikarzami i innych rzeczy, które dotyczą cię jako członka rodziny królewskiej. Tak. Są o tym artykuły w Kosmopolitanie i innych takich gazetach dla kobiet. A, rozumiem, rozumiem. Opowiadaj mi, Konrad. W jaki sposób to doszły do mnie te artykuły, to nie jestem w stanie ci powiedzieć, ale czytałem kilka z nich. Typu, w jaki sposób zmieni się życie Meghan teraz, kiedy poślubiła księcia? I te rzeczy się zmieniają, bo oni postanowili, wiesz, ruszyć na nową drogę życia. Nie słyszałeś tego wszystkiego, Mateusz? Nie czytasz stron dla kobiet? Jesteś taki męski, że jesteś zbyt dobry na stronę dla kobiet? Ogarnij. Ja czytam tylko artykuły o kosmomęskości, czyli 10 sposobów, jak sprawić, żeby, nie wiem, mieć większą klatę. Kosmoneapolitan. Ogar pisze, że w zasadzie to wyjebali się z rodziny królewskiej. No, nie wiem, no zależy jak na to patrzysz, bo wciąż jakby... No wiesz, wciąż jest księciem. Nie został chyba wydziedziczony przez królową. No nic. Chodźmy dalej. No, not safe to work from home. For work. Ja napisałem ten news, dlaczego nie umiem go przeczytać. Firma produkująca porno, Vixen Media Group, wysłała do swoich aktorów sprzęt warty 250 tysięcy dolarów, żeby mogli produkować porno z domu. Żeby mogli pracować z domu w trakcie pandemii. Nie wiem, czy to znaczy, że teraz wszystkie te filmy będą sorry, czy że część z tych aktorów mieszka z innymi aktorami. Wysłali im kamery, ring lighty, zabawki i bieliznę, żeby mogli pracować z domu. Będą też opłaceni za content, który wyprodukują z domu. I będzie to część nowej serii, która nazywa się Intimates. Wow! To jest media grupa medialna, która posiada kilka studiów, w tym Blacked, Tushy, Deeper i Vixen. I znam przynajmniej dwa z tych studiów. Jeszcze raz przeczytaj. Blacked, Tushy, uh-huh. Deeper i Vixen. Uh-huh. Blacked to jest... Deeper nie znam. Ja też nie. I Vixen chyba też nie? I to oni są na Pornhubie? Na pewno. Znaczy no Tushy i Blacked na 100%. Jest na kilku stronach, na które czasem zdarza mi się wejść, kiedy ktoś przypadkiem wyśle mi linka. Jest, faktycznie. Nie wiedziałem, że to jest... Nie wiedziałem, że to jest osobna strona. Ja w ogóle się ostatnio dowiedziałem, że Blacked i Tushy są z jednej grupy medialnej, tak jakby. Ciekawe, mają mało kolaboracji. Mi się wydaje, że to jest normalny motyw, że masz po prostu studia produkcyjne i sprzedajesz te studia produkcyjne na potrzeby kręcenia różnych, że tak powiem, wizji. Bo to są te same kinki, ale jakość produkcji jest jakby różne kinki, ale jakość produkcji jest ta sama, więc tak. To co byś robił, to cię interesuje raczej skupowanie i wrzucenie tworzenia kolejnych brandów. Mhm. Nie, to nie jest to samo, co robisz po prostu franczyznę swoją? Tak, no jest to coś takiego. Czekaj, ja chyba właśnie... O, jest... A pod czym to jest? W sensie? No, to jest jakaś wytwórnia, czy to tak, jest na przykład, znaczy, no, jak się nazywa? Vixen Media Group się nazywa jakby cała grupa medialna, która posiada te cztery studia. No, ciekawe. No, znaczy studia, to nie jest tak, że mają, wiesz, że mają, jak w Hollywoodzie, takie magazyny, studia nagraniowe i tak dalej, pewnie wynajmują pokoje hotelowe po prostu i zapraszają aktorów. Ale no, tak, mają bardzo wysoką jakość produkcji. Niespecjalnie wysoką jakość scenariuszową i niezbyt dobre pomysły, ale też nie po to ogląda się porno najczęściej. Wydaje mi się, że z punktu widzenia erotyki to po prostu to ci sprzedaje jakąś konkretną wizję. I dlatego to jest tak istotne. Mhm. W sensie, żeby to było spójne. Żebyś wiedział, że przychodzisz na konkretny kanał, który sprzedaje ci zaspokaja konkretną potrzebę, nie? Tak. Nie, zdecydowanie tak. No właśnie to są kanały, na które wchodzisz, jeśli potrzebujesz
zaspokoić konkretny rodzaj potrzeby. Chciałbym mieć duży kontrast pomiędzy aktorami. Może wejdę na Blacked dzisiaj. The Downs. Piekło, here I come. Właśnie, miałem ci powiedzieć, ty znasz Nine Gaga, nie? Byłeś na Nine Gagu kiedyś. Down Syndrome Midgets. The Midgets. Showthis.com. Byłeś na Nine Gagu kiedyś, Mateusz? Tak. To jest strona, którą odkryłem ostatnio. W sensie odkryłem ją na nowo, bo okazało się, że... Jak? Ponieważ... Jeden z artykułów dzisiaj u nas jest z Nine Gaga. Tak, tylko że wiesz, no artykuły biorę z różnych miejsc. No, skończ proszę. Chcę powiedzieć, że 9gag ma osobne kategorie na funny i na koronawirus. To znaczy, że jeśli jesteś pizdą taką jak ja i nie masz ochoty czytać o koronawirusie, to możesz wejść na funny i nie masz praktycznie żadnych rzeczy związanych z koroną i możesz się śmiać przez cały dzień. Tak, no o to chodzi przecież. No ja możesz też wejść na Poland i zobaczyć polskie rzeczy. Ale czemu? Nie, jest... Czemu miałbym to robić? No bo skąd inaczej weźmiesz memy z Polski? Konrad, skąd? Wejdziesz na Kwejka? No nie. Nie mam. Ja muszę czuć jakby połączenie ze swoim narodem. Tak na razie ja jedyne co system. To jakieś polityczne LSD, które mi wrzuca. Ja mam swój system, Zupa, stary. Tak. No. Mam swój system. Wygląda tak, że ignoruję memy z Polski. A potem ktoś coś do mnie mówi w internecie, czego nie rozumiem, googluje to i okazuje się, że był to polski mem. I w ten sposób docierają do mnie rzeczy. A? Widziałeś kiedyś tak sprytny system? Jest trochę dookoła, ale działa. Jeszcze raz opowiedz go, dokładnie. Muszę się upewnić. Jeden. Ignorujesz wszelkie rzeczy z Polski. Nie szukasz ich. Mhm. Dwa. Rozmawiasz z kimś w internecie i ta osoba robi nawiązanie, którego nie rozumiesz. I domyślasz się, że to jest memu z Polski, więc wtedy googlujesz i w ten sposób dociera do ciebie może 1%. I wiesz, i ten system działa. Czuję, że mam tyle, ile potrzebuję. Poza tym, ja nie będę rozumiał memów z Polski. One będą się odnosiły do polskiego aktora albo do polityka. Ja nie wiem, kim są ci ludzie. Ja nie wiedziałem, kim są ci ludzie jeszcze przed kwarantanną. No to jest... To ja mam to trochę samo. Ja na przykład, dopóki mieszkałem z Bartkiem, to Bartek... jak to powiedzieć? Specjalistę za mojego konsultanta do spraw... Ministra do spraw polskich memów. Prodziekan. Niech sobie to wpiszę w jakiś ten, w jakiś CV. Takie osoby są potrzebne w miejscach pracy. Prodziekan katedry męsko... katedry memów do sprawdź polskości. Jak konkurs na najdłuższy tytuł. O rany. Okej, ostatnia rzecz z naszych normalnych newsów. Jedno usunąłem, ponieważ znalazłem update, który sprawił, że cała wiadomość była mniej fascynująca. Ale zajmiemy się czymś innym. Cooking Mama, Blockchain i Kobe Bryant. I to ta ostatnia rzecz jest powodem, dla którego wrzuciłem w ogóle cały temat tutaj. Bo temat jest jeszcze nieskończony, jeszcze jest niepostanowiony. Pojawiła się nowa gra z serii Cooking Mama na Switchu. To jest taka seria, gdzie jesteś mamą i gotujesz rzeczy. Cooking Mama. I ta... Motorcycle Mama, to mi się kojarzy. Motorcycle Mama. Czekaj. Czy to jest prawdziwa rzecz? Ej, to jest jakaś piosenka. Tak? Motorcycle Mama? No. To jest White as Kids You Know. Ten. Sketch? Tak. God damn it. Nie, nic o tym nie wiem. Będę musiał poszukać po... W każdym razie, słuchaj, pojawiła się gra. To jest seria, która jest bardzo znana i bardzo stara. I ma bardzo wielu fanów, więc ludzie jakby zdziwili się, że pojawiła się nowa część tej serii, o której nikt jeszcze nie słyszał. Co więcej, na stronie producenta tej serii nie ma ani jednej informacji o tym. Tak jakby ktoś wykupił prawa, stworzył własną grę i wrzucił ją na Switch. Co więcej, okazało się, że gra wykorzystuje
blockchain w jakiś sposób. Jako, wiesz, jako DRM, jako zabezpieczenie przed oryginalnością. Co? I poszła od razu poszła plotka, że gra wykorzystuje twojego Switcha, żeby kopać bitcoiny. To trochę bez sensu. Ile wykopiesz bitcoinów na takim Switchu? No. I słuchaj, i wszystkiemu pikanterii dodaje jeszcze fakt, że gra została zdjęta po paru dniach ze sklepu switchowego i ponoć przegrzewała konsolę. Przy czym... Ludzie brechtają z twojego stwierdzenia zabezpieczenia przed oryginalnością. No, kurwa. DRM, jak mam przetłumaczyć? The Digital Rights Management. Tak, to było zabezpieczenie przed piractwem. Tylko... Nie, to było zabezpieczenie przed oszustem cyfrowym, czyli zamiast, że wykorzystuje blockchain do tego, żeby zapisywać transakcje, żebyś tak. nie mógł zhakować swojego Switcha, do tego, żeby dodać sobie w jakimś trainerze więcej pieniędzy, bo wszystko jest w blockchainie. Tak, racja. Tylko właśnie... Czyli transakcje, blockchain jest super do tego, bo pokazuje ci, jak możesz zarządzać wirtualną gotówką. Tak. Tylko, że tak jakby blockchain nie jest, no właśnie o to mi chodzi, że blockchain nie jest wykorzystywany wyłącznie do kopania bitcoinów. To jest też właśnie system, którego możesz użyć do właśnie do tego, co powiedziałeś, do zarządzania gotówką właśnie w jakiejś grze, w jakimś cyfrowym świecie, nie? No możesz się upewnić, że na przykład jest, że nie będzie inflacji jakiejś, bo wtedy masz ograniczoną ilość waluty, nie? Mhm. Masz listę wszystkich transakcji, która się zapisała i masz pewność, że te transakcje są zgodne. Blockchain ci odrzuci jakąś transakcję. Tak. Tak czy siak... Chociaż to jest trochę dziwne, bo musieliby mieć blockchain na wszystko, na, nie tylko na te waluty, ale także na jakieś osiągnięcia, na jakieś przedmioty w grze, za które kupujesz tą walutę. Bo to tak działa trochę, nie? Że jeżeli możesz, na przykład, no dobra, nie możesz zhakować waluty. Mhm. Bo nie możesz sobie dodać waluty, no ale możesz odblokować jakieś konkretne przedmioty, nie? Za free. Mhm. Tak, no ponoć gra nie uruchamia się, ciekawe, jeśli ją odłączysz od internetu i zastosujesz tak, jakiegoś kraka. No nie dziwię się, no, fajny motyw. Znaczy, no pewnie mógłbyś podłożyć swój blockchain, nie? Bo tak. Z drugiej strony, albo jakiś frontend, który odpowiada za to po prostu. Ale ciekawy motyw, bardzo mi się to podoba. Ten temat jest jeszcze nieskończony, bo wciąż Nintendo nie powiedziało, dlaczego gra została usunięta i to jest jakby... coś na czasie, jeszcze nie mamy odpowiedzi wszystkich, więc wrócimy do tego, jak coś więcej się dowiemy. Ale jest na koniec tego newsa coś, co mnie bardziej zafascynowało. Cały jakby hałas się pojawił po części dlatego, że ostatnio było kilka takich historii związanych z kopaniem, z używaniem ludzi komputerów do kopania bitcoinów przez hakerów. I tutaj jest powiedziane, że po tym jak umarła legenda koszykówki Kobe Bryant, hakerzy wykorzystali fanów, którzy szukali jakichś fajnych, wiesz, rzeczy związanych z Kobe Bryantem, wklejając malicious HTML code do środka tapety komputerowej, która zawierała Kobe Bryanta. No. I kod w tej tapecie pozwalał im wykorzystać moc obliczeniową procesora, żeby minować bitcoiny. Znaczy minować kryptowaluty. Nice, czyli ta tapeta musiała być w jakiś sposób HTML, no to musiała czytać z internetu, czyli pytając się jakiegoś serwera, musiała realizować zapytanie. Tak, może to była jakaś aplikacja, która zmieniała ci tapetę i wiesz, zmieniała ją co parę dni albo coś takiego. Nie mam tutaj jak... Czekaj, może mam tutaj więcej informacji na ten temat. Fajny motyw. Fajny, nie wiedziałem o tym. Właśnie ja też fucking mam je i nagle w samym końcówce artykułu znajduję takie złoto. Kobe Bryant. To jest, po prostu Trojan był ukryty wewnątrz tej tapety. Coin mining script was disguised as a desktop wallpaper featuring an image of Bryant. No myślę, że ciężko jest takiego pełnego Trojana teraz wrzucić, że myślę, że raczej po prostu wykonujesz coś w JavaScriptie albo coś takiego po swojej stronie, na swoim komputerze i przez to on komunikuje się, rozwiązując te zapytania cały czas w tle. Mhm. No można, czekaj, tutaj znalazłem artykuł o tym, ale nie widzę bardzo konkretnych informacji, jak to zostało zrobione technicznie. Wkleję go tutaj. Nie, jakby to nie jest aż taki, to nie jest aż tak istotne, ale ciekawy motyw. Mhm. Widzisz, trzeba być na czasie, nawet jako haker.
No, no mi się wydaje, że przede wszystkim. Jestem przede wszystkim jako haker. To jest drugie imię hakerów. Haker na czasie Bryant. Gdzie jesteśmy jeszcze? W kąciku robotycznym. No to póki jeszcze nagadaliśmy o Ninegagu i chyba następny link jest z Ninegaga, to... O tak, masz rację. To ja znalazłem coś zajebistego i chciałem się ciebie zapytać. Val. Jak u ciebie z Moniką? Bo znalazłem artykuł, no, wzięliśmy ślub, którego brałem wczoraj, że ludzie odkrywają persony pracownicze. Swoje, jakby twarze pracownicze swoich mężów i swoich żon. I są przerażające dla nich? I są dla nich przerażające. Mówi na przykład, no poślubiłem kolesia, który mówi just to clarify, albo let's circle back. Albo let's put a pin in this. No, powiem ci, że ten... Monika jest jakby potrafi być bardzo twardym negocjatorem i ja czasami nie jestem w stanie słuchać, jak ona rozmawia przez telefon. Chociaż to bardziej... W jaki sposób to wygląda? Nie, to bardziej było kiedyś. Kiedyś miała, kiedy miała taką pracę bardziej korporacyjną i taką... wymagającą bardziej, wiesz, agresywnych rozmów. To... I jak wyglądały te rozmowy? Na przykład, nie obchodzi mnie, że nie będziesz miał co włożyć dzieciom do gara. Chcę to za 30 zł. Coś w tym stylu. I takie bardzo, jeszcze słuchawki. Bardzo asertywne i zdecydowane, takie jakich ja nie jestem w stanie, wiesz, wykonywać. Wydaje mi się, że to jest tak jakby to, co mnie przyciąga do niej, że mamy takie cechy, które uzupełniamy się nawzajem. You're her bitch, man. Prawdopodobnie tak. Ale też powiem ci, że my jesteśmy świetnie przygotowani do tego całego, tej całej izolacji w domu razem, bo mieliśmy okazję spędzić parę miesięcy razem wcześniej w domu przed, jakby zaraz przed izolacją. Więc był taki test. A jakie cechy pozytywne ma Konrad, skoro się uzupełniacie? Właśnie musiałbyś jej zapytać. Może jakieś tam są, stary. Nawet nie wiesz, znasz mnie tak długo, może nawet nie wiesz. Ja ci powiem, Bird in the Barrel. It's all dick, man. All dick. It's all dick. No tak. Wszystkie moje pozytywne cechy są czysto fizyczne. Zobaczysz, poczujesz to w sobie, kiedy mnie spotkasz, Bird in the Barrel. Kiedy będziesz w toalecie stał przy pisuarze. Tak, poczujesz oddech. Spotkamy się przy urynale. Jestem osobą, która mówi urynał, więc jeśli byłbyś ze mną, musiałbyś sobie pogodzić się. No i różne są tutaj przykłady tego. Na przykład Laska pisze, mój facet mówi, jaka jest jedna rzecz, którą mogę zrobić, żeby uczynić twój dzień lepszym? What the fuck? Dlaczego mnie tego nie pyta? Ej, to prawda, co jeśli Monika słyszałaby, jak nagrywamy podcast i stwierdziłaby, że jak nagrywam podcast, jestem fajniejszą osobą niż na co dzień. No. Czy mogę chodzić z mikrofonem przez większość dni? Jedna laska bierze na przykład. Mój mąż biega po dużym pokoju w samej bieliźnie, udając raptora, który idzie do sklepu. 5 minut później prowadzi spotkanie, brzmiąc cały profesjonalnie. Bardzo, bardzo confusing. Hej, ale to chyba dobrze. Masz, wiesz, męża i raptora. Ej, to czekaj, to znaczy, że poślubiła go, znając go tylko ze strony raptorzej. Tak. Ej, to dobrze o niej świadczy. Jeśli chodzi o roboty. Jest. Mam jednego niosa z robotem i nie jest specjalnie duży, ale no wiesz, różnie bywa. Kojarzysz tą taką grę, która pojawia się w momencie, kiedy Chrome traci połączenie z internetem i możesz skakać dinozaurem przez kaktusy na pustyni? Mhm. To jest koleś, który zrobił robota, który gra w tą grę. Jest po prostu serwo, które przyciska spację i w odpowiednim miejscu monitora przykleił wykrywacz światła. I w momencie, jak pojawia się tam kaktus, to serwo naciska spację i dinozaur skacze. Ale to co jeszcze z ptakami, bo tam są ptaki. Jak? Co? Ja nie doszedłem nigdy do ptaków. Na górze. Jak? No ale to co robisz wtedy, kucasz? Nie wiem, chyba tak.
Nie wiem. Wydaje mi się, że tylko Spacja gra w tą grę. Ale ja jestem, wiesz, pod wrażeniem, bo to jest... Nie możesz skakać, kiedy są ptaki, no ale musisz skakać. Ale musisz skakać, jeśli są kaktusy. Oto wykrywa, jeśli jest kaktus i wtedy skacze. Wydaje mi się, że to działa. Jak wywołać ten... Nie, jak wywołać tą grę, żeby sprawdzić. Musiałbyś odłączyć się od internetu. Czy jesteś w stanie zrobić instancję Chroma, która łączy się z nieistniejącym połączeniem internetowym? Spróbuj, jesteś programistą. Jest też plugin do Chroma, żeby ją włączyć, mówi Salem. Ej, no to zagiliście mnie, ja nie wiedziałem, że są tam też ptaki. Nie, ale no to powinno działać, generalnie. No działa, no wiesz, widzisz, jest filmik, ale tylko kawałek jest pokazany. Ale zastanawiam mnie, bo to jest jeden z tych przykładów, gdzie robisz bota, który... Tak, jest, trzeba kucnąć też, jest jeszcze dół. Ten bot odbiera ci całą radość z gry, bo nagle oglądasz już tylko filmik. Więc jakby tak. Jest bez sensu. Spędziłeś tyle czasu robiąc coś, co nie ma sensu. Jak się teraz czujesz, człowieku, robotyku? Jak co dzień? O nie! Kurwa, nie napisałem tekstu do szybkiej piłki. Czy jesteś gotów przejść przez szybką piłkę, omawiając te newsy? Tak. Okej. Ale muszę zobaczyć, co tu się dzieje. Pierwszy news, szybkie piłki. Żeby powitać was, szybkie piłki zrobili. Jebać! Tak. Pierwszy news jest Jezus, dlaczego nie zaczynacie? Jest Eugene Oregon. Na parkingu dla ciężarówek U-Haul, takich wiesz co, ludzie używają ich do przeprowadzek, facet w ciężarówce pokłócił się z kobietą na ulicy i przez okno rzucił w jej stronę petardę, taki fajerwerk, który wiesz, wystrzelił w pewnym momencie i odjechał. To czego nie wiedział, to, że przy jednej z pozostałych ciężarówek ktoś kradł paliwo. I fajerwerk podpalił tą osobę i to paliwo. Dwie ciężarówki spłonęły i złodziej zniknął. Mężczyzna, który rzucił fajerwerk, został ponad znaleziony przez policję i... grożą mu jakieś zarzuty. Nie wiem dlaczego, rzucił tylko fajerwerkiem, to nie jest jego wina. Jebać to. Dwie ciężarówki spłonęły. Następnie. Prezerwatywy mogą zniknąć ze sklepów. Gdybym powiedział ci, że największy producent prezerwatyw na świecie przerywa dostawy. Kto jest największym? No kto właśnie, największym? Kogo Durex? Byś podał? Też bym powiedział Durex, ale okazuje się, że nie. Ale nie, wydaje mi się, że nie. Wydaje mi się, że Trojan? Nie, właśnie też nie. Ale to nie wiem. Jest taka firma, która dostarcza na prezerwatywy między innymi na przykład do Afryki dla akcji humanitarnych. Nazywa się... Jezus Maria, Carex. I ja nie wiem, dla mnie ta nazwa brzmi jak jedna z tych takich firm, które produkują tańsze prezerwatywy, które są zawsze niewygodne i za małe. Co? Kiedy mówię za małe, nie mam na myśli, że nie da się w nie zmieścić, mam na myśli, że są ciasne i nieprzyjemne. Ta firma musiała, to jest firma z Malezji, musiała zamknąć wszystkie trzy ze swoich fabryk, produkują 20% prezerwatyw na świecie. Więc Durex chyba po prostu jest popularny, wiesz, w Europie? Najwyraźniej. Musieli zamknąć fabryki, ponieważ w ich kraju doszło do obostrzeń związanych z wirusem i jakby fabryki nie spełniały warunków, więc zostały zamknięte na 10 dni. Nie powstało około 100 milionów prezerwatyw. Ale wiesz, musimy odbudować społeczeństwa, kiedy wszyscy starsi... No ci, musimy zastąpić tych wszystkich starszych kimś. Gorzej, że wiesz, dostawy prezerwatyw do Afryki będą przerwane na 2 tygodnie do paru miesięcy i może wybuchnąć AIDS. No zobaczymy. Możemy im zaufać może, nie wiem. Zaufajmy im. Może wiesz, może się ogarną. Dalej. W Anglii ktoś zbudował... Kojarzysz doktora Hu? Kojarzysz daleki? Wiesz czym są daleki? Tak, to są takie komputery jeżdżące, nie? Tak, to są takie
Niektórzy powiedzą komputery, niektórzy powiedzą wiadra. To jest budowa daleka, jeżdżącego po ulicy i krzyczącego na ludzi, żeby pozostali w domach. Z rozkazu daleków. Kleję wam tylko linka, bo teraz, kiedy to mówię, wyobrażam sobie, że nie brzmi to tak zabawnie, jak wygląda. O. I ostatnia informacja z tego tygodnia, z szybkiej piłki. Mężczyzna z plecakiem został zatrzymany przez policję w Anglii i znaleziono przy nim bardzo dużą torbę marihuany. Powiedział, że kupuje hurtowo, ponieważ jest kwarantanna. Policja na to odpowiedziała, że oni słyszeli tą wymówkę już wiele razy i niestety będzie musiał zostać aresztowany i odpowiedzieć za podejrzenie dystrybucji. No nic, trudno. Swoją drogą ma dużą tą paczkę. Wydaje mi się, że mógłby spokojnie parę lat przekwarantonować na tym. Wygląda jak kilogram. O, rany. Dobra. Co? After show. And I'm what some people call mentally retarded. Mam jedno ogłoszonko. Jako, że wszyscy prawdopodobnie korzystamy teraz z paczkomatów w tej weftę, to chciałbym powiedzieć, że paczkomaty mają fajną promocję związaną z audioteką, jeśli lubicie audiobooki. To jeśli odbierzecie paczkę w przeciągu 2 godzin, dostaniecie kod. Jeśli wpiszecie numer swojej paczki na stronie szybkiepolowanie.pl, możecie wpisać tam kod swojej paczki, końcówkę numeru swojej paczki, dostajecie kod do realizacji na audiotece i dostajecie dostęp na miesiąc do chyba 2000 audiobooków. Nie wiem niestety jeszcze, jakie to audiobooki. Zakładam, że jak to działa? Jak działa ta audioteka? To ściągasz to, czy po prostu masz... Jak to działa? No masz aplikację na telefonie i masz dostęp do audiobooka. Wydaje mi się, że możesz go ściągnąć. Znaczy na pewno możesz go ściągnąć na telefon. Nie wiem, czy ściągasz go w formie MP3-ek. No, przepraszam. Nie wiem, czy jest to forma MP3-ek. Jezu, to musisz w trakcie 2 godzin nie tylko odebrać paczkę, ale też ją zarejestrować tutaj i zrobić wszystko. Nie, chyba zarejestrować już po odbiorze. Rejestrujesz już po odbiorze. A, nice. Tak. Także bo ja mam paczkę, która czekaj. No. Wow. Dostałem informację, że od 15 minut temu, że już ma paczka. Muszę jechać. Zaraz pojedziesz. Możesz spróbować. Ja kod wysłałem do Moniki i przez jej konto zobaczę, do jakich audiobooków masz dostęp. Ale cokolwiek to będzie, to jest troszkę szybciej, dzięki czemu, wiesz, mają miejsce. Jeszcze, jako że jesteśmy przy końcu podcastu, M na czacie pyta... Generalnie robią, najśmieszniejsze jest to, że robią takie rzeczy, że na przykład piszą ci, że paczka... że paczka czeka w jakimś magazynie. Potem w samochodzie, potem w paczkomacie i generalnie zamiast wszystkie trzymać w jednym miejscu, to wszystkie te 3 paczki są w różnych miejscach za każdym razem. Także nie jestem w stanie... Jak dostajesz 3 na raz, czy co? No zamówiłem 3 na raz z różnych źródeł, jakieś tam. Tak. No i generalnie chciałbym przyjść pod paczkomat i odebrać wszystkie 3 i wyjść, nie? Tak. Ale nie, bo oni jedną powiedzieli, paczkomat jest przepełniony, jedną zrobię tutaj, drugą zrobię tutaj, trzecią tutaj. Zamiast zadzwonić do mnie, powiedzieć, hej, wrzucimy je do jednej skrynki, dobrze? Ja powiem, dobrze. Nie, to wymagałoby za dużo, wymagałoby pewnie od nich zmiany systemu. To jest odjechany motyw dla mnie. No... Kiedy automatyzujesz dużo rzeczy i nie przemyślisz rzeczy wcześniej, to potem okazują się takie rzeczy. Jak na przykład wizyta w restauracji, gdzie mówisz, że chcesz siąść z kilkoma osobami przy jednym stoliku i potrzebujesz podzielić rachunek, a oni powiedzą, że nie mają systemu, żeby to zrobić. Co nam się zdarzyło? Naprawdę? Tak. Wow. Powiedzieli, że nie mają systemu, żeby to ogarnąć. Więc nie mogliśmy tego zrobić, poszliśmy do innego miejsca. Jest. Co tam jeszcze zostaje? Na czacie zapytał, że wie, że nie w temacie, ale jakie polecam longboardy na start, żeby od czegoś zacząć. Ja cię wyślę w konkretne miejsce. Jakiekolwiek. Tak, to też. Ale jest konkretne miejsce. Jest taka strona na Facebooku Longboardowy Stadion 10-lecia kupię, sprzedam, gdzie... Och, kurde, czekaj. Jest jeszcze konkretny artykuł, gdzie ludzie tłumaczą, jaką możesz sobie kupić deskę. Generalnie przyjęta opinia jest, że lepiej, żebyś kupił używaną deskę, która jest dobra. Która jest spoko, wiesz, od spoko firmy, nie rozwali się za szybko, będzie miała dobry komfort jazdy. Deski się nie psują w ogóle, nie? Bardzo ciężko jest zepsuć longboarda. Tak. Oprócz tego, że
że te łożyska się ewentualnie mogą zużyć i tak dalej, to generalnie rzeczy działają dobrze. Tak, jest też artykuł, który tłumaczy różnicę między longboardami. Szukam linka do niego, ale kurwa nie mogę go znaleźć. Mi się podoba ten motyw tych twoich kółek, które miałeś do jazdy po mieście. Co z nimi? No miałeś takie kółka specjalne, takie szerokie, po których jechałeś po szynach. A tak, ja po prostu muszą być spore. Ja mam kółka, które mają chyba 85 mm. Także mogę przejechać po szynach tramwajowych, jeśli są w dziurze. Nie mogę raczej przejechać po szynach pociągowych. To jest zawsze ryzyko. Odradzam to. Są fajne grupy na Facebooku, zajrzyj tam. Kiedyś odradziłbym ci polskie deski, ale technologia poszła bardzo do przodu i w tym momencie dużo polskich firm robi naprawdę wysokiej jakości dechy. Longboardy są zawsze drogie, także nastaw się na to, że zapłacisz od 500 do 800 raczej za dechę. Wydaje mi się, że za 500 jesteś w stanie dostać całkiem niezłą używaną dechę. Używaną na 100%. I to taką cały zestaw, nie razem z kółkami i z trakami. A potem będziesz sobie wymieniał poszczególne części co parę miesięcy i będziesz zachwycony. No albo sprzedasz po prostu, kup coś takiego, co możesz pojeździć, sprawdzić, przyzwyczaić się, wkręcić w temat, a potem sprzedać dalej za podobną cenę. Na przykład. Ale też bo to mniej więcej tak działa, nie? Przyjemnie jest sobie zostawić tą starą dechę też i później dać komuś, kto chce zacząć, albo oddać komuś traki same, a komuś innemu kółka. Ja tak robię, jest fajnie. Jest. Ja się boję sprzedawać używane rzeczy, bo boję się, że ktoś sobie zrobi na nich krzywdę i to będzie moja wina. Co? Nic, nie słuchaj. To brzmi odjechane. Jest trochę odjechane. Jest trochę odjechane. To będzie twoja wina, że ktoś kupił od ciebie rzecz? Nie, bo może co jeśli jest to używane, więc jest w tym jakaś, jest coś w tym zepsute i ja o tym nie wiem. I sprzedam to komuś i ktoś sobie zrobi krzywdę. Rozumiesz mnie? Tak. Tak. Skłamał. No nic, dobra. To by było na tyle, moi drodzy. Dziękujemy wam za obecność. Jestem zachwycony, że nagraliśmy 201 odcinek, bo domyślałem się, że dobijemy do 200, ale miałem wrażenie, że potem jakby stracimy werwę i już nie nagramy kolejnego. Także cieszę się, że się udało. Jeśli interesuje was więcej kontentu do słuchania i oglądania, to w tym tygodniu, dokładnie dzisiaj wieczorem, będziemy nagrywać kolejny odcinek Schwinga z komentarzem do kolejnych Gwiezdnych Wojen. Także po to wysyłam was na stronę Schwinga, która ma jakiś adres, który będzie w notkach. Yes! I co, kończymy? Życie jest dobre. To był 201 odcinek podcastu Inside Baseball z Warszawy, tak. I z Wrocławia. Mówię do was Konrad Okoński na nowej drodze życia. Oraz Mateusz Żarkowski, wielki inicjator.